Ostatnio w Astrofazie mówiliśmy o tym z Piotrkiem Koskiem i z Leszkiem Błaszkiewiczem o tym, że jak wygląda rzeczywistość. Mi przyszło do głowy, że ponieważ ta rzeczywistość prawdopodobnie ma przestrzeń i czas tylko w wymiarze logicznym, a nie w wymiarze rzeczywistym, to mi przyszło do głowy, że jak umrzemy, to ta nasza psychika nie rozproszy się, bo nie ma gdzie się rozproszyć, bo tam nie ma przestrzeni. Więc może nas już coś czeka po tej śmierci, ale generalnie właśnie to, co pociesza niektórych ludzi, że coś po śmierci jeszcze jest, no to przez ludzi z tym takim pesymistyczno-realistycznym podejściem do życia i to już ich nie pocieszy, prawda?